Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o szkoleniu z Justyną Rucińską, które odbyło się 4-5 marca 2023. Więc zapraszam Was do oglądania, bo troszkę Wam opowiem o tym, jak te dwa dni wyglądały, z jakimi parami mieliśmy do czynienia i co tak naprawdę możecie uzyskać na tym szkoleniu i co oferuje w swojej pracy z końmi i ludźmi Justyna Rucińska. Więc zapraszam Was do oglądania. W szkoleniu brało udział 8 par. Były to różne konie na różnym etapie zaawansowania, tak samo i jeźdźcy. W tym szkoleniu też wzięła udział Hania z Batalką i z tego bardzo się cieszę, że Hania zaczęła w końcu myśleć o tym, żeby pracować więcej z koniem z ziemi, uczyć się właśnie tych wszystkich zależności. I to był idealny moment na to, żeby rozpocząć taką pracę u boku Justyny Rucińskiej. Nie ukrywam, że całą niedzielę siedziałam i ona mi tak zleciała, słuchajcie. Siedziałam cały dzień na hali, oglądałam wszystkie treningi, nagrywałam, słuchałam, patrzyłam, jak Justyna pewne rzeczy rozwiązuje i naprawdę mi się to podobało. Uważam, że to jest szkolenie tak naprawdę dla każdego, który ma swojego konia, z którym chce rozpocząć pracę lub chce udoskonalać i wchodzić na coraz to wyższy level. Na jesieni planujemy kolejną edycję, mamy już potwierdzoną datę. Gdzieś tutaj wskoczy, słuchajcie. I mam nadzieję, że licznie spotkamy się w naszej stadninie właśnie na tym szkoleniu, bo naprawdę, naprawdę warto. Na pewno nurtują Was pytania typu, dobra, wezmę swojego konia, pojadę na to szkolenie i co uzyskam? Co może mi zaoferować Justyna? Powiem Wam tak, przede wszystkim szkoleniowiec, którym jest Justyna Rucińska, to jest osoba, która przede wszystkim kładzie na nacisk na świadome jeździectwo. Świadome jeździectwo to jest takie jeździectwo, w którym najpierw musimy zbudować relacje z koniem, bo to jest przede wszystkim najważniejsze, tak? Musi być relacja, musi być połączenie, żeby koń zaczął chcieć się uczyć i zaczął chcieć z Wami współpracować. Jeśli tego nie ma, no to widzimy często takie obrazki typu zmuszanie konia do pewnych rzeczy, siłowe rozwiązania na różny sposób. A Justyna właśnie pokazuje między innymi taką pracą naturalną, pracą z ziemi, że można z koniem zbudować relacje i dopiero możemy próbować pracować z koniem z siodła. Wszystkiego możemy nauczyć konia z ziemi i potem przekładać to na pracę w siodle. I tak naprawdę ten kierunek, taka forma pracy jest prawidłowa. Ja też taką stosuję, słuchajcie, jak mam młode konie w szczególności, z nimi pracuję, albo przychodzą konie do mnie w trening, do korekty, to ja z tymi końmi przede wszystkim pracuję z ziemi, buduję relacje i dopiero zaczynam z tym koniem pracować w siodle. Ale z ziemi przepracowuję właśnie wszystkie elementy, które potem będę prosić tego konia z siodła, czyli ustępowania, właśnie trawersy, przestawianie łopatki, zwroty na zadzie, na przodzie, tego typu rzeczy. Najpierw konia uczę z ziemi. I właśnie Justyna jest takim szkoleniowcem, który pokazuje to, jak to zrobić skutecznie i delikatnie. Ja byłam zafascynowana tym szkoleniem. Powiem Wam szczerze, że to już jest trzecie spotkanie z Justyną Rucińską, ale ja jako osoba, która zarządza tą stajnią, miałam pierwszy raz taką okazję, żeby siąść całe dwa dni i naprawdę oglądać wszystkie pary, posłuchać, poanalizować, pozadawać pytania i naprawdę jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem pracy Justyny z ludźmi, bo ja już też patrzę z tej drugiej strony, słuchajcie, bo dla mnie to jest bardzo ważne, jak instruktor, jak szkoleniowiec, jak trener podchodzi do jeźdźców, jaki ma sposób odzywania się, jaką postawę ma wobec osoby uczącej. I Justyna w moich oczach ma szóstkę z plusem, tak? Jeśli chodzi o pracę z ludźmi, sposób rozmowy, sposób tłumaczenia był tak przystępny, że naprawdę dobrze się to słuchało i każdy miał taki, przynajmniej no ja miałam takie poczucie i potem jak innych osób słuchałam, to też miały takie odczucia, że ona stwarzała taką aurę, że jedynie mogę tego nie umieć, mogę tego nie zrozumieć jeszcze przez następne 4-5 prób,
A Justyna mówiła, okej, powtarzamy, pracuj jeszcze raz i w ogóle. I swoją postawą, swoim zachowaniem zbudowała taką aurę wzajemnego szacunku i takiego spokoju. Na tych treningach było tak dużo takiego spokoju. Nie było żadnej nerwowości, żaden koń nie odczuwał dyskomfortu i żaden jeździec, żaden człowiek, który pracował z końmi także nie czuł się zakłopotany, nie czuł się zawstydzony, nie czuł się poirytowany. Więc ja uważam, że jeśli chodzi o szkoleniowe aspekty, uważam, że to jest absolutny sukces szkoleniowca, że z każdą parą, a było 8 jeźdźców, było różnych 8 koni i naprawdę można było, różne rzeczy mogły się wydarzyć, a tak naprawdę nie było żadnej takiej sytuacji, w której byśmy mogli pomyśleć sobie, kurczę, ale kicha, nie? No więc uważam to jako absolutny sukces i to też pokazuje, słuchajcie, poziom osoby. Sami wiecie, że dużo jeźdźców i szkoleniowców ma bardzo niski poziom swojej kultury osobistej, co się przekłada na przykład na treningi, tak? Albo pretensja, że czegoś nie umiemy zrobić, jeśli chodzi o trenera czy instruktora, albo wywieranie bardzo niezdrowej presji, tak? Że ty musisz to zrobić, bo ty taki i taki jesteś, nie? Bo ty tu przychodzisz się uczyć, to ty masz się przełamywać teraz, bo ja tego oczekuję teraz, żebyś się przełamał i ty masz to teraz zrobić. To jest najgorsza forma przekazu nauki, forma przekazu między sobą informacji, a właśnie na tym szkoleniu Justyna w ogóle nie było takich sytuacji. Jeśli nawet myślicie o tym, żeby być w przyszłości instruktorem, żeby pracować z ludźmi i w ogóle, to też warto od tej strony tak naprawdę pojechać na to szkolenie i zobaczyć, w jaki sposób Justyna Rucińska pracuje z ludźmi. Też w wywiadzie zadałam pytanie i w trakcie tego pytania jeszcze tak jakby dopytałam i swoje tam spostrzeżenie dałam związane, że często jest tak, że ci jeźdźcy, którzy już mają jakiś etap, mają jakiś poziom jazdy albo są jakimiś już szkoleniowcami, którzy już są na takim wyższym poziomie, często jest tak, że się boją przyznać, że czegoś nie umieją albo robią to tak, żeby przypadkiem nikt inny dookoła nie zobaczył, że my tego nie umiemy. I Justyna fajnie odpowiedziała, że ona też tak miała, że poszła na szkolenie, kupę kasy zapłaciła za warsztaty z jakimś trenerem, takiej naprawdę też wysokiej klasy i gdzieś tam z boczku uczyła się, bo wstyd jej było pokazać, że ona nie umie, a zależało jej, żeby ludzie odbierali ją jako osobę, która ma, no, umie wszystko. I tutaj też pokazuje to, w jakim my świecie żyjemy, że ludzie poddają drugich ludzi naprawdę takiej nieprzyjemnej opinii. Ja chciałabym Wam powiedzieć, że ja jako osoba też podwyższająca swoje kwalifikacje, osoba, która zarządza stadniną, wieloma końmi, trenuje, znam swoją wartość, wiem, że bardzo dużo umiem, wiem, że umiem bardzo dobrze pracować z ziemi, umiem bardzo dobrze pracować z siodła, ale ja się cały czas uczę i ja staram się nie bać zadawać pytania. I życzę Wam tego, żebyście też tak robili, bo małymi krokami z każdym rokiem powinniśmy w swojej głowie odhaczać, że zrobiliśmy coś, że nauczyliśmy się czegoś, że jesteśmy lepsi w tym roku o tą jedną rzecz przynajmniej. I ważne jest to, żebyście brali pod uwagę wyjazdy na szkolenia jako kolejną cegiełkę do naszej przyszłości. To jest ważne, żebyście rozumieli to w taki sposób, że naprawdę chcemy się uczyć. Ja też robiłam przez pół roku kurs instruktorski na instruktora sportu Polskiego Związku Jeździeckiego, gdzie też wyjeżdżałam na zjazdy, normalnie trenowałam, uczyłam się. Ja się też nie bałam zadawać pytania. Wielokrotnie się nie zgadzałam w ogóle z metodami treningowymi, ale nie obrażałam się, nie mówiłam, że mi się to nie podoba, ja tego nie będę robić i w ogóle, czy coś tam. Tylko starałam się merytorycznie wchodzić w dyskusję, chciałam przedstawiać swoją wizję, chciałam rozmawiać, chciałam usłyszeć argumenty, chciałam usłyszeć odpowiedzi, które by mnie przekonały do pewnych rzeczy. I to mi dało bardzo dużo, poznałam dzięki temu bardzo dużo wspaniałych ludzi, naprawdę, których szanuję, których lubię i mam nadzieję, że nasze kontakty się utrzymają przez następnych wiele lat i Wam tego życzę. I wracając do tego, co chciałam
Wam powiedzieć, to to, że ważne jest, by wyjeżdżać na szkolenia. Mnie Justyna Rucińska przez te dwa dni zainspirowała tym, żeby właśnie głośno mówić o tym, że jeździectwo musi być bardziej przyjazne. Jeździectwo nie może być nasycone tylko brokatem i udawanym jeździectwem z rolki, że tylko przerzucamy i człowiek powtarza 50 razy coś, żeby wyszło idealnie, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Chciałbym, żebyście uwierzyli bardziej w siebie i żebyście wkładali bardzo dużo energii w to, żeby być dobrym dla drugiego człowieka, żeby starać się rozumieć innych i starać się im pomagać. Starać się poszerzać wiedzę i starać się pokazywać to, że wy też się uczycie i się nauczyliśmy. Jesteśmy świetni w czymś jednym, ale nie oznacza, że w drugim. Nie oznacza, że możecie się spytać drugiej osoby: słuchaj, jak ja mam to zrobić? Albo chodź, pokaż mi, jak my mamy to zrobić, bo ja bym chciał się tego nauczyć. Życzę Wam tego i życzę Wam tego, żebyśmy się spotykali w naszej stadninie na takich właśnie wartościowych szkoleniach, jak z Justyną Rucińską. Na tamtą stronę nie przestawi za długo ściana. Mam nadzieję, że nie pójdzie do przodu, bo tu jestem ja. I będę się bronić, co? Okej? Okay? Dotykam bacikiem, mam super długi bacik, idealny. Do tego, żeby go przełożyć trochę na drugą stronę. Pogłaszczę ją tam. Tu stoję i głowę daję mi troszeczkę w stronę... Troszeczkę tam, Natalia. Hej. Zaczynam działać. Wysoko. Tak jakby zapraszam ją pod pachę. Nie reaguję. Zaczynam trochę potrząsać. Okay? Nie reaguję. Potrząsam, będąc trochę niżej. Nie reaguję. Zaczynam dotykać po tamtej stronie. Okej. Okay. Przestawiła jeden krok. Moi drodzy, to na tyle. Rozgadałam się bardzo. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. W trakcie tego mojego mówienia wskakiwały filmiki z pracy z końmi i oczywiście z pracy z końmi z Justyną Rucińską i jeźdźców, którzy do nas przyjechali. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. Klikajcie, polubcie, zasubskrybujcie nasz kanał Stajni Iskra. Wchodźcie na nasze sociale, bo jesteśmy już na TikToku, jak już wcześniej wspomniałam, więc klikajcie, wchodźcie, oglądajcie. Zapraszam też Was na mojego TikToka, Instagrama i Facebooka Jeździectwo bez tajemnic, tak żebyście mogli śledzić też od drugiej strony poczyniania na naszej stadniny Iskra. A ja tymczasem, słuchajcie, się żegnam i do zobaczenia.